Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w The Binding of Isaac Heretic Mode. Jest to dzisiaj ostatni odcinek w tym tygodniu z Isaaca, bo jak mówiłem, będą tylko 3 odcinki z Isaaca. Po czemu ma być tego więcej? Zwłaszcza, że jeżeli ktoś czuje niedosyt Isaaca, to z chęcią zapraszam do oglądania poprzednich odcinków. Playlisty porobiłem, aktualizuję je w miarę często, żebyście nie musieli i tak dalej szukać. O, mamy już tutaj item. Dobra, weźmy to, rozwalmy. Przede wszystkim gramy na Sidzie, który podesłał mi Dawid Gosz. O, no nie. A może jednak? Tylko że napisał mi, że to jest na Afterbirtha, żeby grać Isaaciem. Ale w Heretic Mode też jest przecież Isaac, więc stwierdzam, że chyba to jakoś aż tak za bardzo tego kombosu z tego seedu pewnie nie zepsuje. Mam nadzieję, nie? Te bomby czasem są bardzo przydatne, czasem są naprawdę bardzo upierdliwe. To jest fakt. Okej. A zrobimy to tak z czystego lenistwa. Ponieważ mogę! Stać mnie. Okej. Tak mi stać, prawie zginąłem. Jezu, w sumie te bomby to naprawdę bardzo dużo robią. Tylko trzeba bardzo mocno, uważnie grać, żeby obrażeń nie dostać. Okej. Oj, pięknie, pięknie. Sami chyba zauważyliście, że oceny na moim kanale dzieje się taki nawet swojego rodzaju rozpierdziel. I naprawdę nie pytajcie mnie, skąd ja mam pomysły na te filmy. Naprawdę, nie pytajcie mnie, bo ja sam nawet nie wiem. No, the fool. Kurde. Jeden z najgorszych bossów, jaki mógł mi się wylosować, co? No, cholera jasna. Okej. I teraz bardzo ciężkie. Co bardzo nic nie zmienia. Okej. Nie. O Jezu, ale zakrzyczałem. Dobra, jeżeli to sytuacja ma się tak, to zrobimy jeszcze raz restart. O Jezu, o Jezu. Dobra, i lecimy dalej. A używamy tego, ciśniemy po to. Spieprzamy stąd, ale wracamy się jeszcze tutaj. A na samą górę, bo tutaj chyba było łatwiej. Tak, tutaj było łatwiej. Nie wiem, ryzykować czy nie ryzykować, zaryzykuję. Szczerze, czy ja mogę zrobić restart jeszcze raz? Serio? Takie itemy tutaj? dobra, no to idziemy sobie tutaj na górę. Dobra, dzień dobry. Podniesiemy item Gapiego. No i patrzcie, All Stats Up, Eternal Life. To jest po prostu miazga, to już wolę znacznie bardziej te tutaj przedmioty. Wow. Chociaż to odrodzenie nie jest takie dobre, co? No. Nie jest. W żadnym bądź razie. Dobra, zejdźmy sobie na dół. Okej. Dobra. Oj, padaj, padaj, padaj. Padajcie wszyscy po kolei. Zresztą ten zestaw itemów też był spoko. Ale chociaż głowę Gapiego brać. Nie, nie, nie. Jak mamy kosteczkę, no to oczywiście, że będziemy brali kosteczkę. Lenistwo. Poziom hard.
Okej. Chodźmy tutaj. Aha, i to jest kamień z X-em w ogóle. Rzesz ty gnoju. O, rzesz ty. Jak to się mogło stać? Że cię wcale nie zauważyłem, co? Okej. Dobra, padnij, że w końcu. Padnij. Jak na zwyklejsza moneta. Ja czuję, nie jestem jakoś ogólnie z tego zadowolony. Dobra, ale będziemy mieli ładunek. Albo weźmiemy item z bossa. W sensie przelasowany. Albo ten. Pano tutaj. No i ciężej. Na pewno łatwiej niż wcześniej, ale w dalszym ciągu walka z nimi to jest ból. W razie czego mam odrodzenie, więc nie muszę się martwić jakoś szczególnie, ale sami wiecie, jak to jest. Okej. 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 W sumie HP up nie jest taki zły. Wróciłbym się po ten item, bo czemu by nie? Bo jednak mieć takie darmowe bomby, które mają obrażenia obszarowe, jest chyba bardzo spoko pomysłem. Ale teraz rozegrałem lepiej tego Seeda. Minęło chyba 7 minut, niestety nie widzę, bo mi notatnik tutaj zasłania. Ale walić to, dobra, leci mnie na dół. O tak. Idziemy. Ty strzelasz na całe krańce świata. O Jezu. Upierdliwe. Upierdliwe to mało powiedziane. Ciężkie, bardzo ciężkie. Dobra, chodźmy jeszcze na dół. Ulala. Dobra, dzień dobry. Gówno ich wszystkich rozwaliło, a czy gówniana bomba, nie? Nie wybuchajcie. Nie. Błagam. Wszystko na krawędzi. O nie. Tam raczej jest gówniany item. Taki w sensie, nie dosłownie gówniany, ale bezużyteczny. Ulala. Pertro. Na pewno bardziej. Uciekamy! Dobra, daliśmy radę. Ledwo, ale... Nie, no defula to bierzemy dalej. Bo to może być tylko i tylko przydatne. Okej, zdezorientowani. Podwójny wybuch, bum. Teraz ciśniemy sobie w lewo. Aha, mimik i żywe gówna. I serducho, o dobra. To mi już bardziej rejsuje. Dobra. Tutaj nie możemy iść. Tędy? Tędy też nie. Okej. W sumie w tym wypadku bomba mnie uratowała. Ciekawe, ile razy przez to bombę zginę. To swoją drogą. W lewo tutaj? Patrzcie, faktycznie, poszedłem całkowicie dookoła.
Cóż, nie, nie dookoła, bo jeszcze item mam, nie? Fajnie, że jest dezorientacja mu zeszła akurat wtedy, kiedy ten... Ulala. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Podwójny soul heart. To, co Wisienka lubi najbardziej. Czyli David Rumy. Oj, możemy się nachapać trochę z tego David Rumu. Nie zdążyłem zareagować. Najgorzej, no. Okej. Dobra, padni, 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 padni. Dzień dobry. Litu Horn. Dawaj, 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 dawaj. Tak jest sobie, ta sakwa jest taka sobie. Incubus. Incubus. O tak. To są praktycznie podwójne obrażenia. Strzelę naszymi łzami, tak totalnie, nie? Z tą samą siłą, z tą samą szybkością. No to żeś nie umierać. Cztery skrzynki. Podwójny item. Jest poison. Poison jest spoko. Potrafi być spoko. Poza tym mógłbym te itemy przelosować, o ile będę miał pieniądze, nie? No nie, bo to się wychodzi na to samo praktycznie. Delefchem to tym bardziej, o Jezu. Zwłaszcza ich położenie było tragicznie. Okej. Trzecia moneta. Jak za bardzo się zeszukłosiłem o tej bomby. No i już mi ta bomba zaczyna psuć wszystko. I to tak dość. Okej. Okej. Ono mi tu. Szczerze już wolę to. Naprawdę. Okej. Serio? Tam to mi trafiło? Dawaj mi tę pigułę. Dlatego tak... Dobra, już po David Rumach. Kuszące, no nie powiem, bardzo kuszące. Jakie przewalone pomieszczenie. Przewalone to mało powiedziane. Ciężkie. Ulala, właśnie o coś jakiego mi chodziło. Potrzebuję jeszcze tylko kilka monet. Ono mi tutaj, ho, 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 ho. Okej. Dzień dobry. Okej. Ty się na ścianie zawiesił. Dobra, to możemy to robić na takiej zasadzie, że to bierzemy od tak, bo w mid jest spoko. Bierzemy sobie to. Mamy cztery klucze. Naładowany item. Podwójna bateria. Tutaj nie ma nic. Okej, branie tego itemu nie było takie złe. Secrety i super secrety zawsze spoko, nie? Okej. Katole.
Kurde, niech będzie w końcu Crawl Space, co? Prosiłbym bardzo. Powinienem się wstrzymać i przede wszystkim po arenie przelosować sobie dalej. O właśnie, bo na arenie też mogą wydobywać itemy jeszcze gorsze. No niestety. Nic, co by mogło być przydatniejsze. Okej. Więcej hajsu. Dobra, i czy macie kciuki, żeby tutaj były... Aha, tam było rozwalone. Karta. Problem, no problem. Aj, kurde, czy mi coś wypadnie z tego, czy mi nic nie wypadnie z tego. Przepraszam, ale mnie tak oko mi tutaj za przeproszeniem swędzi, tak oko mnie swędzi, że muszę je podrapać w sobie. Oj, dawno tak nie kombinowałem przy żadnym sydzie. O! To może być spoko. Samo naprowadzające się łzy zawsze są naprawdę bardzo spoko. Bo nie zawsze wszystko trafi w przeciwnika, nie? A tak to jest większa szansa, że to się odbije tak bardziej fortunnie i poleci właśnie w naszego przeciwnika. Mam tylko połówkę serduszka. Kurde. Dobra, no nic, zeskakujemy po prostu niżej. Patrzymy, co tutaj będzie. Mamy 4 punkty życia. O nie. Na styk. Dosłownie na styk. Okej. Ono mi tutaj. Dobra. Ulala, dużo tutaj was jest. A was też. Ale na szczęście powybuchaliście. Dość sympatycznie, fajnie. Będziemy mieli naładowaną. W sumie spoko, bardzo spoko. No nie no. Ej, bro. Dobra, dzień dobry, dzień dobry. Rozwalamy, rozwalamy. Fuck, i szansa na Devil Room znacznie mniejsza. To jeszcze zaraz na te bomby muszę uważać, nie? Bo inaczej byłoby ciężko. Okej. HP down, ale dostajemy 3 blacharty i to jest naprawdę świetny, świetny, świetny deal. Dobra, lecimy dalej. Widzicie, te samo naprowadzające się pociski są mega. Ha. H2O, hehe. Nieśmieszne. No dobra, lecimy sobie na dół. Aj, kurde, jakie te pomieszczenia są takie, ten... Ciężkie. Ale mamy Small Rocka zamiast za to. Jeszcze tyle tego dobrego. O Jezu, jaki tyś wielki. Nie, 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 to jest na pewno to, że dostajemy obrażenia. Tam nie chcę wchodzić, bo po prostu zbyt dużo stracę życia, a to jest mi nie na rękę na ten moment. O Jezu. Ile was tutaj jest? Mega dużo. Aha, tu nie wejdę. W sumie tutaj mogę. Wujeczka. Hmm.
Nie chcę używać dwójeczki. Okej. Jakby była piąteczka, to z chęcią, ale kurde. Na żadnego boss rusha ani hasha to się chyba raczej nie wyrobimy w tym odcinku. Ten odcinek może być naprawdę mega długi. Ulala. Okej. Dawać. O tak! Nie, czemu mnie to tak przerzuca chamsko z tych dużych pomieszczeń? No nie, są tak niefajne. Może faktycznie wejdę do sklepu. W sumie Steam Sale 20 monet. Nie, o tak, drugi. I musiałem przy okazji dostać obrażenie, no po prostu musiałem. Ale Alsa's up. Kamień z X-em, oj tak. Ciężej jest to zauważyć. Dobra, skoro się nie spieszymy w tym odcinku, to po prostu robimy coś takiego. Ale mi się dawno nie bawili tak, nie? Kurde, no. Sam jakoś by się przydał. Ej, bym w sumie mi się przydała bomba, żeby ich porozwalać. O, bomba, proszę, to jest to. Bomba się zwróciła. Dasz mi coś? Okej, sam raz na styk. Wszystko po prostu wyliczone. Dostanę jeszcze jedną bombę. Ciemy mi się raz doktor Fetusa. Doktor Fetus to jest chyba mój najbardziej ulubiony item w tej grze, naprawdę. Uwielbiam się bawić te bombowe ten kombosy. Oj, opłacało się. Ale nie dostanę obrażeń. Aha, i teraz to moje kombo jest gorsze też. Ale chyba te małe też zadają to obszarowe wrażenia. Fuck. No i wyszedłem na zero. Gałgan ze mnie. Serio. Okej. Ultra Grid jest o tyle fajny, że da mi hajs do sklepów. Dużo hajsu. Będę się w stanie to odkupić. Speed up. Bo speeda już mamy nawet w miarę fajnego. Więc na końcu nie wiem, czy to aż taki dobry pomysł. Ulala, a to chyba będzie go leczyć. Okej. To może być ciężka walka. W takim wypadku. Ale daliśmy radę. W Devil Roomie mamy... raczej nie. Chyba Lucky Rock da mi więcej. Ulala, cóż to za boss. Troszkę przewalone. Okej, wchodzimy. Tutaj mamy z mega spokojnym.
Chariot of Hearts. Może ty mi dasz jakieś pieniądze? No nie da zbytnio. 34 moneta. Okej. Dobra, chodźmy na górę. Okej. Mega, 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 idziemy tędy. Uuuu, 36 moneta. O nie, o nie. Jezu, te emocje podczas tego podejścia. Te krzyki, wybuchy i w ogóle. Strzelił we mnie. Strzelił do Polaka. Okej. Czyli faktycznie to było combo, to działa i to dość. Okej. Ładnie, ładnie, ładnie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. 8 kluczy. A dobra, walić już. Jak już dostałem obrażenia. Cholera, no, tu już mogę sobie zostawić ten David Room, bo ten chyba David Room dalej jest. Jezu, jakie te pomieszczenia są skomplikowane i długie. Mi naprawdę dużo czasu schodzi na samo po prostu połapanie się, gdzie ja powinienem iść. Masakra jakaś. Naprawdę masakra. Dobra, no nic, zeskakujemy niżej. Ten odcinek będzie mega długi. Jest dopiero 21 minuta. Ładnie, ładnie. Więcej, więcej wszystkiego. 40 monet. 50 hejsu. Co może później tak? Nie wiem. Choć się zdarza. Okej. Bomby będą mega dobre na raka. Okej. Możesz. Cholera. Okej, mam naładowaną, to nie muszę się martwić. To jest mega spoko, to jest mega spoko. To idziemy sobie na dół, w lewo. O nie. Dobra. Te malutkie wybuchy. I teraz podwójny blachard. No tia. Jak żeby inaczej. Dobra, lecimy tędy. Okej. Dobra. Kolejna bateria. Może ja stamtąd po prostu ucieknę. Znaczy nie widzę najmniejszego sensu, żeby się tam tarabanić. Naprawdę, nie ma tam najmniejszego sensu. Cholera, podwójna bateria. Ładnie. Ładnie. Dobra, 45 monet. Ulala.
Za dużo pocisku wystrzeliłem, ale dobrze, że to wszystko wyliczyłem! Haha! Ledwo. Naprawdę ledwo. Licz. O nie! Na takie itemy to ja się w żadnym bądź razie nie godzę. Chcę coś solidniejszego. I teraz star znowu się tarabanić przez te wielkie pomieszczenia tylko po to, żeby zebrać jedną baterię i leczyć tam z powrotem do góry. Jak ja dawno takiego seeda też nie miałem. Dobra, wezmę to. Bo pojemki biją naprawdę dużo. A one się generują podczas strzelania. Tak, wezmę to. Wezmę to złoto. Okej, może zrobimy to tak. Tu. Okej. Idziemy tędy. Szybka mama. Okej. Czego mi monety tu generuje? Bo nie jestem w stanie zrozumieć. Przepraszam, zapomniałem wyciszyć escape'a. Okej. Devil Roomu. Death Touch. O tak, samo naprowadzające się kosy, które przecinają przeciwników na wylot i jedną wokół niego krążyły. Czy może być wspanialej? Doktor Fetus. Dala. Gdzie może być boss? Popatrzmy. Boss może być tam albo tam. Ładnie, bardzo ładnie. Okej. The High Priest. Tutaj nie ma bossa, ale możemy iść tędy, bo i tak to wszystko tak w miarę ładnie, szybko czyścimy. Że to jest totalnie dla nas bez znaczenia, którędy pójdziemy. Nie ufam pigułkom jako w tym podejściu. Wcale nie ufam. Ja miałem wrażenie, że tutaj coś mogę dostać. Ale się chyba myliłem. Okej. Dobra. Lecimy tutaj na dół. I tutaj na dole musi być. Jestem tego pewien. Na pewno tędy. No cholera. Przecież cholera no. Speed Energy, mogę to przerzucić. Chociaż Range Up jest fajny, bo będą się dłużej kręciły te łzy przy przeciwnikach. Tędy. Znaczy tutaj jest największe prawdopodobieństwo, że będzie. A nie, że na pewno. Okej. Tutaj była krew. To jest tak niewidoczne. Confuse, napadany Confuse jest naprawdę mega spoko opcją. Range down, Tears up. The Magician, The Tower. A jednak nie, bo to jest... Ej. Co? Ale to śmiesznie strzela. Czy są harty? No może sobie naładuję kosteczkę tak na szybko. Okej. O nie. I tak dostałem. I tak musiałem dostać, co? Okej. A ja mam Lucky Rocka. Dobra.
Okej. Dobra, dobra, dobra. Uda mi się, uda mi się, uda mi się, uda mi się w miarę szybko. I jeszcze na hasza zdążyłem. Pytanie, czy iść na hasza. Może to przerzucę? Nie opłaca mi się to wcale. Iść na tego hasza, czy nie iść na tego hasza? Zaryzykuję i pójdę na tego hasza, bo mam wrażenie, że coś może być bardzo ważnego. Tutaj. Wyjątkowo. Że gra może mi wynagrodzić to, że poszedłem na hasza. Albo i nie. Bob's Brain. Gra mnie okłamała. Mówiłem mi iść na hasza. Już chyba wolę to. Pomnożenie sobie obrażeń. To może być długa walka. I to tak dość. Okej. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. To naprawdę może być bardzo długa walka. Serio. Dawaj, dawaj, dawaj. Zaczynam żałować, że poszedłem do hasza, ale mam nadzieję, że potem dostanę jakieś dobre itemy. Może. Jest duża szansa przecież. Bo te kilka itemów mam więcej, więc większa szansa troszeczkę procentowo jest, że wypadnie coś, co bym chciał, nie? Okej. Ale to śmiesznie bije. Ale muchy bardzo szybko zabija. Samego hasza już nie. No w tym problem. Okej. Nie zużyłem ten. No cholera! Zareagować na to! Czemu mi to gra robisz? Czemu? Ja się pytam. Okej. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra. Te łzy praktycznie na sam styk. Trochę najgorzej. Ładnie, 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 ładnie. Dobra. Ja wiem, jak to przeszedłem, ale mam większego skilla czasem niż myślę. Czasem. No czasem nie zauważę takich na przykład bomb. Okej. Nie straj teraz. Okej. Za ciekawie to nie jest. Serio na styk. Naprawdę na styk. Czemu pomogłem?
Nie no, myślę, że coś tam jest. Dobra, lecimy dalej. Oluju. Ten odcinek będzie miał z godzinę. Co, mi się wydaje, że ludzie na dole może być. Nie no, za kluczem to się wrócę. Okej. Dobra, i spieprzamy sobie tutaj na dół. Okej. Uuu, złote gówna. Tylko to już nie ten etap gry. Nie ryzykujemy, range down. Pheromones. Full health. Na arenę. Zapowiada się iść zajście interesująco. Okej, otwieramy. Dobra. Zaje fantastycznie. To teraz na górę. Dobra. Okej. Może tędy. Jest boss. A zapominę, że ten boss musi być w jakimś pomieszczeniu większym. Gdybym na to zwrócił uwagę, to już bym tutaj dawno był. Def. Czekam, że może być ciężko. Dość. Okej. No to lecimy, 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 lecimy. Z aniołkiem. Niech te łzy tutaj siadają na nim. Niech go klepią coraz mocniej. Okej. Dobra. Mega. Tylko raczej zbyt dużo życia to ja nie mam, nie? Znaczy to ja to nie mam. Tragedii nie ma w sumie. Dobra, prawie zginąłem przez tą bombę. Dobra, klucze. Bardzo ważne, bardzo, bardzo, bardzo ważne. Mi się trafiło, że mnie wybuchy leczą. O rany. To byłaby po prostu miazga. Ale czy mi się coś jakiego trafi? Dowiemy się jeszcze w tym odcinku. O, skrzynka. O, tak. My się nie muszę martwić o życie. Aż tak. Nie wiem, jak mi ta bomba nie zraniła, ale ja nie mam nic przeciwko. Naprawdę. O tak! Takie itemy to ja naprawdę wielbię. Co mi tak dużo tych skrzyń leci? Zazwyczaj to mi tutaj tak mało skrzyń leci, że przeważnie na nie narzekam. Co mi takie dziwaczne itemy lecą, ale... A, tu już jest boss. Bardzo szybko. Bardzo, bardzo szybko. Zresztą jak te łzy siadają, to to... Bardziej to nie mają szans ze mną przeciwnicy. A
A, takie pomieszczenia to w sekundy. Okej. Dobra. Okej. Nie ma zamiaru narzekać, ja sobie tą kartę przygarnę, na pewno mi się to przyda, o tak. I tak jestem za szybki. No i to się jakoś fajnie zrównoważyło. I dobra, chodźmy na tego bossa. No czemu by nie? Te jabłka Adama, które się tutaj obijają. Te randomowe łzy. Okej. No ale już tak tylko wynalazłem na niego jak walczyć. Do tego momentu, ale teraz już jest łatwizna, nie? Heretic Mode w dalszym ciągu potrafi zadziwić czasem. Ale no niestety żadnego jakiegoś super hiper kombosu nie było, którego bym nie znał, więc... Ale fajny, ale fajny cyt. Bardzo długi, bardzo długi. Dobra, póki co trzymajcie się ludziska i widzimy się w kolejnych odcinkach The Binding of Isaac Heretic Mode. Ale to dopiero w poniedziałek. Na razie.